Poniedziałek, 19 dzień zwykły. Pierwsze czytanie to początek księgi proroka Ezechiela. 5 lat po uprowadzeniu do niewoli babilońskiej nad rzeką Kebar, dokładnie w miesiącu 4, 5 dnia tego miesiąca objawia się Pan Bóg Ezechielowi. Kiedy tak czytamy o tym, że Bóg objawia się w ziemi obcej, w ziemi babilońskiej, kiedy objawia się po uprowadzeniu do niewoli króla Jojakina, to jakaś taka nadzieja przychodzi na nas, że nie ma takiego miejsca, gdzie by Bóg nie mógł przemawiać, że możesz być w Irlandii, możesz być w Nowej Zelandii, możesz być w Sierra Leone, możesz być po prostu w niewoli, możesz być w więzieniu, a Bóg do ciebie jest w stanie przemówić. Może najbliżsi nie dotrą, może nie będzie tego, co jest, czy chciałbyś, żebyś miał, ale Bóg do ciebie może zawsze dotrzeć. Bardzo się cieszę z tego, że prorocy w Izraelu nie tylko trzymali słowo w samym Jerozolimie, że Pan Bóg przemawiał również w północnym Izraelu, które tak naprawdę odseparowało się od Judy, i że również Pan Bóg przemawiał poza granicami kraju, pokazując tym, że Bóg naprawdę może mówić wszędzie. Nie może jesteś na obczyźnie, nie może jesteś w złych warunkach czy w miejscach. Również tam Bóg dotrze, tylko trzeba czasu. I tak jak te 5 lat u Ezechiela trzeba było, żeby Bóg do niego powiedział, tak czasem trzeba czasu, ta cierpliwość po prostu jest szalenie fundamentalna i podstawowa w tym, żebyśmy uwierzyli w to, że naprawdę Bóg do nas może przemawiać wszędzie. Psalm mówi o tym, żeby królowie ziemscy i wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie ziemi, młodzieńcy i dziewczęta chwalili Pana Boga. I to jest takie piękne, bo pokazuje, że to nie jest tak, że tylko słabi ludzie, ludzie grzeszni, ludzie niepotrzebujący albo nie odnoszący jakiś sukces mają chwalić Pana Boga. Nie, wiara nie jest tylko dla ludzi, którzy przegrali. Wiara jest dla każdego, tak jak zdrowie jest dla każdego, jak oczy są dla każdego, światło jest dla każdego. I nie można sobie powiedzieć, że a ja jestem dyrektorem, prezesem, królem, księżniczką, więc nie wypada mi, żebym był wierzącym czy jakimś celebrytą. Nie. Nie mówimy takimi kategoriami, że jak już mam takie stanowisko, to nie wypada, żebym miał słuch, albo nogi, albo ręce. Po prostu to jest dla wszystkich. Wiara jest dla wszystkich. I czasem nam się wydaje, że ludzie bogatsi albo ludzie przy władzy może mniej wydają się być wierzący, albo ludzie bardziej wykształceni wydają się bardziej daleko od Pana Boga. Ale to jest wszystko kwestia osobistego wyboru. Bóg jest rzeczywiście dla wszystkich. Ewangelia opowiada o ciekawym zdarzeniu. Po konieczności zapłacenia podatku na świątynię Jezus tłumaczy Piotrowi, że w sumie by nie musieli płacić, no bo synowie nie płacą, ale po prostu mówi takie zdanie, że weź pierwszą złowioną rybę, a gdy otworzysz jej pyszczek, znajdziesz statera, weź go i daj im za mnie, za siebie, żebyśmy nie dali im powodu do zgorszenia. Czyli Jezus, można powiedzieć, on sobie zdaje sprawę, że nie powinien płacić podatku, żeby jednak nie dawać powodu do zgorszenia. Oczywiście robi cud, ale robi coś, żeby nie było powodu do zgorszenia. I nad tym się zastanówmy, że są pewne rzeczy, które są dobre same w sobie, albo można powiedzieć, nie są grzeszne, ale ich unikamy, żeby nie dawać powodu do zgorszenia. Nieraz się mówi o tym, żeby, no nie wiem, ksiądz nie szedł sam na sam z kobietą w góry na cały dzień, czy do sauny, czy basenu, czy jakiegoś no, miejsca, gdzie to wydaje się no, normalne dla ludzi, przecież to jest wszystko dla ludzi. Natomiast, żeby nie dawać powodu do zgorszenia. Żeby na przykład nie palić, nie? Czy nie pić przy innych, żeby nie dawać powodów do zgorszenia, to możemy bardzo dużo dyskutować, jaka jest granica zgorszenia, co ludzi gorszy, takie czy inne samochody, takie czy inne zachowanie. Natomiast trochę gdzieś z tyłu głowy to trzeba mieć. To trzeba mieć tak, jak staramy się, żeby dzieci się nie zgorszyły takimi czy innymi słowami. Tak samo no, trzeba też uszanować tą wrażliwość ludzką, która jako średnią wrażliwość ludzką, bo wiadomo, że są też tacy ludzie, którzy są tak nadwrażliwi, że ich wszystko po prostu gorszy. Natomiast mieć to na uwadze, że może pewne rzeczy, które byśmy chcieli robić, one są dobre i same w sumie nie są szkodliwe. Natomiast to nie jesteśmy na tym planecie sami, są też inni. I trzeba mieć na uwadze, czy ktoś czasami nie straci wiary albo nie zachwieje się wierze z powodu naszego zachowania. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.